Witaj piękna, dzisiaj pokażę Ci taki szybki makijaż w bluzie i na luzie. Wszystkie kosmetyki, które pokazuję, możesz dobrać i zakupić u mnie. Zaczynam od mieszanki dwóch podkładów, jaśniejszego i ciemniejszego. Wyciskam odrobinę na dłoń, oczywiście wcześniej wypielęgnowałam dokładnie twarz. I teraz jaśniejszy podkład nakładam sobie pędzlem w strefie T, a ciemniejszy na bocznych partiach twarzy i wszystko łączę i rozmazuję. To są podkłady z technologią IntelliMatch, najlepsze na rynku. Używam ich od lat, dają efekt takiej nieskazitelnej skóry, a równocześnie w ogóle nie czuć ich na twarzy. Nie masz wrażenia, że masz nałożyć podkład. Zobacz z bliska, jaką pięknie wygląda. Ja mam akurat skórę mieszaną, tłustą, trądzikową, więc używam wersji matującej. Możesz nałożyć jedną warstwę dla takiego delikatnego krycia, albo dwie, jeśli szukasz pełnego krycia. Następnie pora na perfekcyjny korektor pod oczy. On ma specjalnie zaprojektowany odcień, który kryje wszelkie zasinienia, cienie czy niedoskonałości. Nakładam go sobie pod oczami, wokół nosa i ust. To jest taki mój ulubiony trik. I następnie wklepuję tym samym pędzlem, którym nakładałam podkład. Ten pędzel to jest po prostu taki must have, więc bardzo go polecam w zestawie z korektorem i podkładem. Zobacz, jak wygląda coraz bliska. Pora na utrwalanie. Dzisiaj użyję jedwabistych pudrów wygładzających, które mają tę samą technologię co podkład, czyli pięknie dopasowują się do skóry. I takiego jaśniutkiego pudru, to jest najjaśniejszy odcień z całej gamy kolorów, używam pod oczami, na powieki oraz w strefie T. On wtedy daje taki efekt wygładzenia, rozświetlenia, pięknie tuszuje cienie. A teraz biorę ciemniejszy odcień. Zobacz, on jest dość ciemny w porównaniu z tym jaśniutkim, który nałożyłam. I ten ciemniejszy używam do takiego wstępnego konturowania, czyli zaznaczam nim policzki, skronie, delikatnie linie żuchwy, troszeczkę pewnie też musnę zaraz nosek. Sprawdźmy. Tak, zdecydowanie nosek. I zobacz, jaki on daje miękki, delikatny konturing. To jest puder, ale jeśli masz problem z konturowaniem, możesz go użyć jako bronzera, bo on nie tylko przyciemnia, ale on też przepięknie wygładza skórę. Zobacz, jaka jest jedwabista, więc jeśli nie masz idealnej skóry, to właśnie ten puder da iluzję idealnej cery. Teraz róż, to jest odcień Shy Blush, taki chłodny róż, ale z brzoskwiniową złotą poświatą i nakładam go na policzki tak dość dużo i wysoko. Nakładam też na skronie odrobinę rozświetlacza. Wszystkie produkty do konturowania mieszczą się w palecie Perfect, którą możesz sobie u mnie personalnie dobrać. Nałożyłam też rozświetlacz na całe powieki. Teraz pora na cień Espresso. To jest cień w takim kolorze właśnie espresso albo gorzkiej czekolady. I nakładam go na brwi, wzdłuż dolnej linii brwi. I teraz zobacz, biorę sobie szczoteczkę i po prostu rozmazuję ten cień w górę. I to jest genialny trik na szybkie podkreślenie brwi. Szczególnie jeśli właśnie masz troszkę tych swoich włosków naturalnych i chciałabyś je tylko tak ładnie wypełnić. Jeszcze sobie delikatnie tą resztką cienia, co była na pędzelku, zaznaczam początki brwi, tak żeby one były też ładnie podkreślone i brwi gotowe. Kontynuujemy makijaż oka. Teraz biorę cień Mahogany. To też jest taka czekolada, ale bardziej mleczna, taka słodsza, troszeczkę cieplejsza. Zaznaczam nim zewnętrzne kąciki oka, używając pędzelka do rozcierania cieni. To jest taki mały, precyzyjny, kulkowy pędzelek, który bardzo fajnie rozciera. I teraz używam bronzera w odcieniu Latte, który nakładam sobie na załamaniu powieki, czyli nad tym czekoladowym brązem i to wszystko rozcieram pędzelkiem do nakładania cieni. I zobacz, bronzerem, rozświetlaczem i jednym cieniem robię całe oko. Teraz rozświetlacz dokładam jeszcze sobie na powiece ruchomej, tak żeby ten makijaż tak warstwowo ładnie się przenikał. To jest banalnie proste, wszystkie kolory pięknie się ze sobą łączą i mieszczą się w jednej zgrabnej paletce. No i ja myślę, że taki makijaż w brązach pasuje każdej kobiecie. Myślę, że każda z nas dobrze się czuje w takich delikatnych, naturalnych, neutralnych kolorach. Teraz sięgam po czekoladową kredkę Deep Brown. To jest kredka świetna, jeśli szukasz trwałej, miękkiej kredki, która wytrzyma calutki dzień i łatwo się nakłada. Nakładam jej troszkę na górną, troszkę na dolną powiekę, ale tylko w zewnętrznym kąciku. I następnie pędzelkiem do rozcierania cieni, znowu ta kuleczka niezastąpiona, rozcieram sobie tą kredkę w zewnętrznych kącikach i troszkę na dole, tak żeby uzyskać taki miękki efekt, który będzie przepięknie się łączył z mocno wytuszowanymi rzęsami. Tuszuję tuszem Fanorama, to jest nasz taki bestseller. Fuksjowy tusz, często jak piszecie, to prosicie o fuksjowy tusz, więc to jest właśnie ten tusz. Zapraszam, jeśli szukasz tuszu, który daje, no właśnie, zobacz sama jaki efekt. To jest taki efekt rozłożystych, pięknych firanek, takich rzęs bardzo gęstych, bardzo długich i ułożonych w taki wachlarz.
Teraz tuszuję sobie dolne rzęsy. Też bardzo lubię te tusze za to, że one fajnie wzmacniają nasze rzęsy, bo zawierają prowitaminy. Ok, troszeczkę dokładam jeszcze rozświetlacza na powiekę ruchomą, prawdopodobnie po to, żeby pozbyć się jakiegoś tam odbitego tuszu. I teraz genialne i super trwałe kombo na usta, które wytrzyma cały dzień. Najpierw nakładam konturówkę Rose, to jest konturówka w takim brudnym różu, na środek ust. Następnie ciemniejsza konturówka Berry na krawędzie ust, czyli robię sobie nią kontur, ale też troszeczkę wypełniam wewnątrz ust. Zobacz, jak te kolory pięknie się ze sobą łączą. Oba są chłodne, ale przy tym bardzo neutralne, więc z jednej strony wyglądają naturalnie, a z drugiej strony niesamowicie wybielają zęby, co myślę, że zaraz zobaczysz, jeśli się uśmiechnę. Uśmiechnę się czy nie? Myślę, że tak. Dokładam teraz troszeczkę znowu konturówki Rose, tak żeby pomieszać te oba kolory. Ta technika też pięknie powiększa usta i zobacz, jak ślicznie wygląda uśmiech. Możesz zostawić w takiej wersji matowej albo jeśli masz ochotę dołożyć troszkę przezroczystego balsamu do ust, ja używam naszego miętowego balsamu do ust, który pięknie smakuje i pachnie. I tak wygląda gotowy makijaż. Jeśli potrzebujesz dobrać sobie idealne kosmetyki, szukasz nowej jakości, chciałabyś przyspieszyć i poprawić swój makijaż, nauczyć się pięknie malować, o, jeszcze odrobinka perfum, to zapraszam na pilna.